Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj będzie szybki film na temat konwoju świątecznego, który odbędzie się 23 grudnia tego roku. Oczywiście to będzie niedziela ta najbliższa, czyli jutrzejsza albo dzisiejsza, w zależności kiedy to oglądacie. Przepraszam, że film jednak jest tak trochę późno, mam nadzieję, że oglądacie go lub widzicie lub się pojawił chociaż w sobotę. No i tak, jakiś czas temu pojawiła się propozycja zrobienia takiego konwoju świątecznego, dużo osób była za, dużo osób wzięłoby udział, no i część osób też, większa połowa jest za, ale nie wie czy weźmie udział, ale jeśli chodzi o sam pomysł, jest oczywiście dużo osób. Duża część osób zagłosowała na najbliższą datę, 23 grudnia, mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów i konwój się odbędzie. Dużo osób też chciała 31 grudnia, ale to się zobaczy co i jak, najwyżej będzie kolejne głosowanie i tak dalej. To jest szybki odcinek, dlatego będę się streszczał. No i tak, konwój odbędzie się tak jak mówię 23 grudnia, o godzinie prawdopodobnie tutaj 20, polecam być przed 20 przynajmniej te 15 minut przynajmniej. Wejdź na Discorda, link w opisie, za chwilę też do niego przejdę. I tak, była jeszcze jedna ankieta tym razem na Stropolu na temat terenów. I tutaj chyba się nie dogadaliśmy, bo tak, dużo osób zagłosowało na podstawkę, ja to rozumiem. Najwięcej głosów, bo to jest taki kompromis, oczywiście podstawka będzie, natomiast jeśli chodzi o mapy DLC. No tutaj jednak jest wyrównanie. Bo tak, weźmy takie Beyond the Baltic Sea, które ma 29 głosów, a Goinkis, które ma 25. Różnica 4 głosów, więc tutaj różnie może być, jeśli chodzi o trasę, jeszcze nic nie ustalałem. Prawdopodobnie wszystko, jeśli chodzi o trasę, cały jej przebieg będzie ustalane przed konwojem, dlatego mówię, że warto być te 15, może nawet 20 minut przed konwojem, przed tą 20, żeby wszystko ogarnąć, dlatego prawdopodobnie 20 to jest taka godzina, taka, wiecie, celowa, natomiast może być tak, że ten konwój nawet odbędzie się powiedzmy 10 czy 15 minut po 20, żeby to wszystko ogarnąć. I teraz tak, Discord. Otóż tak, Discord jest to taki komunikator głosowy, czatowy, jakby ktoś nie wiedział, podobnie coś jak test, tylko jak dla mnie lepszy. I tak, o co chodzi w tym Discordzie? Macie link w opisie. Jak naciśniecie go, otworzy wam się przeglądarka prawdopodobnie właśnie na kanale S-Trans Virtual Expedition. Taki był kanał kiedyś zrobiłem, do dzisiaj jest i tak. Jest tutaj kategoria konwój świąteczny z datą nieprawidłową, jeszcze to zmienię, ale tak, jest tutaj kategoria, po naciśnięciu jej macie dwa czaty. Jeden czat jest oczywiście, znaczy tak, tutaj jest kanał czatowy do pisania, dla wszystkich jest otwarty. No i tutaj polecam po wejściu napisać, że chcecie uczestniczyć w czacie głosowym, ponieważ jest też drugi czat właśnie głosowy, w którym mogą uczestniczyć tylko wybrane osoby mające rangę uczestnik świątecznego konwoju. Dlaczego tak jest, że tutaj w czacie tym pisemnym mogą wszyscy brać, a głosowym nie? Ze względu na to, że możliwe, że podczas tego konwoju będzie odcinek zrobiony z wami. Możliwe, bo pewności nie mam. Live'u nie będzie, to jest pewne, bo internet na pewno nie wyrobi. Na pewno u mnie... major pśnieje. Na pewno u mnie live'a nie będzie. Mój sprzęt nie wyrobi, na pewno internet nie wyrobi. Nie wiem, może będą jakieś osoby, które streamują, czy coś. No to może u nich będzie, na pewno u mnie nie. Natomiast może być odcinek i można uczestniczyć w trakcie tego odcinku właśnie tutaj głosowo. Będą jakieś tematy, pytania zadawane, nie wiem, tematy związane z TTS-em, ATS-em. Jakieś dyskusje mogą być prowadzone. Wiadomo, różnie może być. Oczywiście wszystko dokładnie będzie podane. Co i jak, ale tak, jak zdobyć taką rangę, żeby uczestniczyć tutaj w czacie głosowym? Otóż musicie spełnić parę podstawowych rzeczy, które zazwyczaj każda osoba wymaga, jeśli prowadzi się z kimś jakiś film czy coś. Dobry mikrofon, głos i przynajmniej powiedzmy 15 rok życia musisz mieć. Dlaczego ważne są te rzeczy? Ponieważ nikt nie lubi, jak ktoś mówi do... nie powiem czego. I to powiedzmy jeszcze takim głosem, przez co pewne osoby mogą mieć potem problemy. Bo YouTube działa tak, że wystarczy, że na filmie pojawi się jakiś
jakaś młodsza osoba na live czy tam filmie i potem już jest problem, już jest hejt, jechanie po tej osobie i tak dalej, po tej, która zrobiła ten film. Dlatego to jest taki wymóg dla bezpieczeństwa mojego, no i przede wszystkim waszego, mówię tutaj do osób takich młodszych. No chyba, że powiedzmy pójdziemy na taki kompromis, że o ile będziecie tak brzmieć, że nikt nie pozna tego, że jesteście młodsi, możecie uczestniczyć, ale oczywiście pewne warunki też trzeba spełnić, ale to będzie podane też potem. Natomiast jak się ubiegać o tą rangę, jak można tu uczestniczyć? Wejdźcie na ten czat, napiszcie, że na przykład macie tyle lat, dobry mikrofon, że będziecie uczestniczyć oczywiście. No i oczywiście ja to wszystko zobaczę, dam wam tą rangę. No i oczywiście po przesłuchaniu w późniejszym czasie przed konwojem zdecyduję, czy możecie być, czy nie. Jeśli nie, no to zostaje tylko czaty przez multiplayera, przez radio. No a jak się uda wam zdobyć tą rangę, no to prawdopodobnie będziemy mogli tutaj dyskutować co i jak. Wiem, że może tak mówię trochę chaotycznie, szybko i tak dalej, ale niestety taki film muszę zrobić. Więcej informacji będzie tu podane w przypiętej wiadomości. Na razie żadnej nie ma, ale za chwilę będzie. Nawet tu będzie pewnie gdzieś pisało co i jak, jakieś info. W opisie też będzie na pewno coś pisać. No i prawdopodobnie gdzieś tutaj na karcie społeczności. Więc to tyle. Mogę jeszcze pokazać taką przykładową trasę w ETS-ie. Na przykład, weźmy na to, że zaczynamy z Beyond the Baltic Sea. No to powiedzmy, że zaczynamy z Sankt Petersburga, jedziemy przez całe kraje bałtyckie. No i jedziemy też pewnie przez tereny Going East. No i pewnie zatrzymam się gdzieś tu na 15 minut. Gdzieś na początku mapy podstawowej. Berlin, Szczecin, nie wiem, Poznań, w zależności jak pojedziemy. No i potem zaczynamy drugą część konwoju. Podstawka, coś w tym stylu. No i może będziemy jechać albo do Vive la France, do Francji albo do Włoszech. Oczywiście to będzie zależeć od osób, jakie mają DLC. No bo weźmy sobie to głosowanie. Tam wszystko było wyrównane praktycznie, no. Ale weźmy na to, że powiedzmy większość osób będzie posiadać Vive la France, prawda? A nie Italię. No to oczywiście wiadomo, że będziemy jechać do Vive la France, prawda? Albo na przykład większość osób będzie miała Skandynawię, a nie Going East. No to jak pojedziemy? No to pojedziemy ze Skandynawii prawdopodobnie. Ja myślę, że zaczynamy od końca do końca, czy jakoś tak, prawda? A podstawka będzie w środku. I oczywiście będzie można się dołączyć w trakcie. Powiedzmy, że na przykład, no zacznijmy z tego Beyond the Baltic Sea, prawda? Ale ktoś nie ma Beyond the Baltic Sea, a na przykład ma Going East, albo gdzieś w podstawce będzie, no to powiedzmy, że zacznie tam, dołączy się w trakcie przerwy i będzie można jechać. Oczywiście co i jak będzie ustalane, podane i na czacie głosowym, i na czacie tym pisemnym, na karcie społeczności. Wszystko będzie podane. Niestety teraz nie mam jak tego podać, a film musiał się pojawić szybko. No i w sumie to będzie na tyle. A więc, tak jak mówię, patrzcie na kartę społeczność, w opis i też na Discorda. A więc co, zachęcam do oceniania tego filmu, albo dobre ocenianie. Po prostu zapraszam na konwój, żeby nie było tak, że tyle osób głosuje, a potem okazuje się, że nikogo nie ma. Polecam być, bo możecie wystąpić w którymś niedzielnym odcinku. A tematów będzie co niemiara, do grania też dużo będzie terenów, przejechania kilometrów. A więc polecam być, nie przedłużam, trzymajcie się, no i cześć. I do zobaczenia na konwoju.